książkach, to jest moja. Tak wygląda, można z tyłu zrobić takie te i się składa z torebek papierowych, takich dużych. Tu wam pokażę, trzeba mieć szywacz. No właśnie, co jest potrzebne? Szywacz. Torebki papierowe, coś jeszcze? Tak, papier taki. Okej, okay, taki ozdobny papier. Można przykleić taśmą przezroczystą albo taką tasiemką. I można też zrobić tutaj, tak jak tu. Dobrze, no ale powiedz w ogóle, co to jest? To jest książka różańcowa. Książka różańcowa. I do czego jest nam potrzebna? Żeby dzieci mogły się uczyć. Są tu podpisane tajemnice. Dobrze, pokaż. Pokaż takie jedną tajemnicę. O, to są akurat chwalebne. I widzę, że na każdej tajemnicy żeście przykleili co? Poszczególne dziesiątki, obrazki, tak? I na każdej jednej zmawiamy zdrowaś Maryjo. Oho. I ile takich książeczek zrobiliście? Trzy, bo jest nasz trzech. Jest nasz troje. Czyli Gabuś ma jedną? Tak. Ale jeszcze nie skończone, to wam potem pokażę. A, dobrze. I tymi tasiemkami można się robi takie okładki. Zakładki. Żeby można było wyciągać. Tak. I trzeba podpisać książeczka różańcowa Aurelki. Tylko że się, bo nie wiedziałam, czy pisać Aurelka, czy po prostu. Nie wiedziałam, czy pisać Aurelki, czy Aurelka, dlatego napisała Aurelka, bo wiedziałam, jak to się pisze. Aha, okej. Okay. Szczególnie swoim imieniem. I w ogóle tak się nie pisze teraz. Pokażę Łucji. Ja chyba swoją inną okładkę. I można coś na dole porysować. I dopiero wczoraj skończyliśmy. Ale Łucja, widzę, to nie wszystko. To jeszcze musi dokończyć. Tak. Ale może i zrobiła nam tajemnicę. Okej. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Bardzo fajny pomysł. Zresztą dzisiaj będziemy zaraz zmawiać dziesiątek różańca wspólny, prawda? Rodzinny. Tak. I weźmiemy nasze książeczki. Pa. O, i tu jest już zrobione. A, okej. Okay. Tylko, że tu ktoś nakleił mi tak. No, bo to ucieka. Pa. Pa. Dzięki.